Witam moi drodzy bardzo ciepło i serdecznie w grze w Return from Co. Jest to nowość, jest to gra, która dopiero wyszła do Early Accessu. Jest to gra chińska, więc nie spodziewajmy się polskiego języka zbyt szybko. Podoba mi się, o zobaczcie, że jak ruszam myszką, to postaci zostają w miejscu, a tło się zmienia. Bardzo fajnie, bardzo fajny zabieg, podoba mi się on. Co jeszcze? Moi kochani, dziękuję twórcom za kluczyk, który pozwoli mi właśnie, aby pograć troszeczkę i ocenić gierkę. Jest to gra niby podobna do Core Keeper, więc spodziewajmy się czegoś bardzo podobnego jak Terraria czy Core Keeper, właśnie takie kopanie pod ziemią, szukanie czegoś, więc wydaje mi się, że to całkiem fajna zabawa i fajny tytuł. A więc nie przedłużając już dłużej, zacznijmy nową grę i zróbmy sobie jakąś postać randomową. Niech jest. Aha, jeszcze nam imię. Vigo. Czy to jest pierwszy raz, czy jestem weteranem sandboxów? Wolałbym, żeby mnie poprowadzili za rączkę. No okej, zobaczymy, co ta gierka nam przyniesie. Wydaje mi się, że może być to całkiem ciekawy tytuł. Podziemia ery, rok 215, 3 lata temu odszedł brat i o kurka. Dobra, nie damy rady przeczytać, bo to za szybko znika. Więc jakieś potwory, dobra. Ja postaram się podczas edycji. Aha, i znalazł kogoś. Mysterious Girl by the name of Lilith. Słuchajcie, dobra, ja postaram się podczas edycji przetłumaczyć te rzeczy dla was, żebyście mieli, dowiedzieli się, o co chodzi, bo ja też na razie nie wiem. Dobra, widzę, że mamy pochodnie. Tabulator to jest nasz ekwipunek. Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się. Mamy puszkę czegoś, jedzenia. Że jest git, spoko, bo na pewno trzeba z nią porozmawiać. Talk to Lilith, mapka, zobaczmy pod M, zanim cokolwiek zrobimy. Aha, no to taka mapka, że nic nie wiadomo. Dobra, co to jest? To jest życie, to będzie jedzenie albo stamina. Stamina, nie wiadomo co to jest, może to będzie jedzenie. A może jedzenie dodaje nam to, a może to, nie wiadomo, zobaczymy. Pogadajmy z panią Lilith. O Jezusie. Lilith, gdzie jestem? Za szybko przeskoczyło. Kliknąłem i po prostu zniknęło. Myślałem, że jak kliknę, to się po prostu przewinie. No dobra. Obudziłeś się. To jest, gdzie jest core, czyli źródło poziomu pierwszego. A, teraz się pojawiło. Jesteśmy w podziemiach, gdzie Big Fella. Skąd przyszedł Big Fella? Nie wiem, o co chodzi. A ty się uderzyłeś o skałę. I nic nie pamiętam. Może dlatego, że doznałeś uszkodzenia mózgu. Te symptomy są czasowe, więc twoje wspomnienia powinny niedługo wrócić. A w międzyczasie musimy wypełnić nasz obowiązek jakiś. Dobra, dobra, nie ma sprawy. Ruszajmy. Więc masz tutaj kill-off i jest bardzo ciężki. Dzięki. No dobra, i teraz musimy pewnie press left key to exavogate. Aha, czyli musimy się stąd wydostać pewnie, przekopując jakieś morze. Tak jak w Core Keeper. Pewnie. O, właśnie. Oj, okej. Dobrze, jesteśmy. No i dig to find the exit. Target reached. Co to jest? Au. A, mogę rzucać. I pokonałem tego czegoś. Left key to drive holding in the ground. Okej, okay, czyli można... Tu... Aha, mogę postawić pochodnią 4. Ekstra. Ładnie to wygląda, muszę przyznać. Tu mam jakieś drewno. Okej, myślałem, że się zawiesiło przez moment. Space key to dash. A. Okazali mi dasz zrobić, czyli w przepaść spadłem.
Czyli tak, muszę zrobić w taki sposób. O właśnie. Super. Jedyneczka i stawiamy tutaj. Co to jest? Nie wiadomo. Czy ja bym chciał tutaj otworzyć? Hell Dose Type 1. Super. I muszę... Czy jakbym to dziabnął? Nie mogę. Ale mogę rozwalić to. Wziąć to. Iść dalej. I... Nie wiadomo, co to jest, ale tu mogę rozwalić. Ona coś mówiła przed chwilą, że mam tab wcisnąć. I mogę bridge zrobić 10 takich. A ja chcę jedną. A, i muszę zrobić... dobudować, tak? Aha, dobrze. No to da się zrobić. Jeszcze dwa. Tab, czyli craftujemy sobie dodatkowe... Jeszcze dwa, spoko. Siódemeczka. Możemy postawić. I już mamy. Ach, Holender. Dziabnęło mnie coś. Jak z moim życiem? No trochę. Ile to daje? 30%. No to za chwilę będziemy mogli używać. O, 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 o. Widziałem, że idzie. I co to dało? Nie wiadomo. Ale sobie to wezmę. Wezmę sobie drewno. Tutaj bym chciał szkielet jakiś. O, mogę go pobić i zostałem pieniądze. Ale tutaj już nic nie mogę z tym zrobić. Chodźmy tutaj. Rozwalmy trochę drewna. Tutaj nic z tym nie mogę zrobić, nie. No ale spoko. Co to jest? Nic to nie jest. Okej. Okay. Worm został zabity. Zostawmy tutaj jakąś pochodnię. Zbierajmy wszystko, co możemy. Ej, weź tym. O, właśnie, kilofem czarodziejskim. Zbierajmy wszystko, co można. Nic tu nie można, dobra. I musimy dojść do wyjścia, tak? Okej, okay, po nim. Po nim. Dobrze, jest. I tutaj kolejne... I tego zombiaka można rozwalić. Dostaniemy jakieś pieniążki. Przejścia nie ma. Idziemy dalej. Przejścia nie ma. Można tylko jakąś potężną siłą to otworzyć. To chodźmy tutaj. Widzę już tą potężną siłę. Annabelle dostała cargo. Copper plate. Precision mining era below. Ok, czyli mamy tutaj receive copper ore razy 10. 10 sztuk. Spoko. Czyli mamy tutaj teraz samouczek. Świetnie. Znaczy zadania. Co trzeba wykonać? Jest super. Zbieramy wszystko. Okej. Okej. I tutaj trzeba zrobić copper ore. Mam, co to jest? Clay. Limestone. Co potrzebne? Takie coś. Aha. Rozumiem. Trzeba znaleźć czerwone skały. To będzie koper. Hej, subcio. Hej, podoba mi się. Muszę powiedzieć, że mi się podoba gierka. Bardzo ciekawa. Mamy już trochę koperku. O jedno, znowu będziecie mówić, jak on, co on gada, znowu koperek mówi. Lubię, naprawdę lubię mówić koperek. Dobrze, dużo, dużo miedzi. Bo tak, koper to miedź, ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. I... Zróbmy. No dobra, ale... Okej. Okay. Dobra, i teraz jeszcze drewno. Tutaj. A, dobra, i active. I crafting robi. Słupcio. Brawo.
O, jeden, dwa. O. Load 1 na 5. Samo działa. Zobacz, jak pięknie to działa. Podoba mi się. Słuchajcie, świetnie to wygląda. Super pomysł. Bardzo ładnie, miło i przyjemnie. I ostatni. Zobaczmy. Buf, rozwalił. Świetnie. Jest przejście, dobra. No ale te koperki, ja bym chciał je zabrać. Czy ja mogę to przestać produkować? Stop. Oddaj mi mój koper, bo to jest mój. Moją miedź. Czekaj, czekaj, czekaj. Oddaj mi jeszcze drewno moje. Nie. Dobrze. A czy to ja mogę zabrać? Mogę. 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 Jeszcze wezmę sobie grzybka. I jeszcze pobijemy trochę więcej tutaj rzeczy. O. Dobrze, i to. I to, dobra, starczy. Idziemy na górę, zobaczyć, co się stało. Gdzie wylądował nasz pociąg? Tutaj. Ale to, o, jakieś takie widzę. Czaszki, nie czaszki. Ups. To jest wejście do poziomu pierwszego. A teraz samo leci już, tak? Poleciało. Oczywiście nie wiem, nie zdążyłem doczytać. No okej. O, o. What's wrong? Trzęsienie ziemi? Big Fella pewnie przyszedł. Idzie do... Musimy się ewakuować. No to się ewakuujmy. O, jaki Big Fella. Ups. O, my pickaxe. Moje, no. Szkoda. Czyli najprawdopodobniej będziemy musieli sobie wytworzyć swój własny. I pewnie już nie będzie taki dobry jak ten. No dobra, pomóżmy jej, tej Lilith, wstać. Spoko, nie wiadomo co na razie chodzi z nimi. Ale okej. Why are you going to miss me, co? Nie jest bardzo. Nie wiadomo, dlaczego oni tak ze sobą. Nie podoba mi się fakt, że to samo teraz leci i że ja nie zdążę nawet przeczytać. Powinno być. Aha, no i sobie poleciała, no i tyle. Więc co zrobisz, no? Trzeba sobie radzić samemu. No i tak sobie będę sobie rozmawiał, bo nie chcę mi się już tego czytać, bo i tak wiem, że nie zdążę, więc ekstra, nie? No dobra, co musimy zrobić? Ask for clues Carl, on Carl i talk to Adventure Joe. Pogadać trzeba z Joe'em i zapytać się Carla jakiegoś o clues. Teraz nie mam, mam pickaxe, ale jakieś takie dziwne. Słabizna. O, dobra. O, metal jakiś. Skrzynia. Iron plates'y. Co to jest? A to jest jakiś ten. Jakiś. Jakiś teleport może? Coś na pewno w interakcji można wejść, więc za chwilkę. Najpierw poniszczmy wszystko. Zbierajmy wszystko, co możemy. O, jakieś skrapy. Świetnie. A, mogę się przedostać. Dobra. Wiecie, ja bym nie chciał wpaść tutaj, więc zrobimy sobie jedno takie coś. Siódemeczka i tu. O, właśnie, już nie wpadniemy. Ekstra. Co to jest? Opening detected. Aha, tutaj nic nie możemy z tym na razie zrobić. Mogę coś z tym zrobić? Nie za bardzo.
A czegoś brakuje. Dobra, no to musimy iść do Karla albo do Joela. Świetnie. Uuu, będzie uczenie się tego farmienia. Widzę, że jest jakieś jedzenie. How to plant crops. In a quick menu select seeds, czyli w menu wybierz nasiona. Kursorem wybierz miejsce do farmienia i nawet naciśnij lewy przycisk. Dobra, wszystko wiadomo. Cztery fazy są rośnięcia. Seed, sprout, sapling i matured. Water is required, czyli wody trzeba używać do każdej z trzech faz. Trzeba stworzyć sobie menażkę albo kantinę, cokolwiek, albo konewkę w stole warsztatowym, czyli pewnie tutaj. I następnie dodać też jeszcze fertilizer, czyli nawóz jakiś. Kiedy jest już wyrośnie, w ostatniej fazie, możemy użyć kilofaby, zebrać to. No i git jest. Ognisko. Czy ja mogę coś... Nie palę się. Dobra. No i rozmawiamy. Chat. Cześć, adventurer. As for clues. Hello. Mogę coś spytać? Świetnie. Czekałem na jakiś team, rescue team, czyli kogoś, kto przyjdzie mnie uratować. Wiele lat już, he? Nie chcę mi się tutaj więcej zostać. Ani sekundy dłużej. Wait. Nie zrozumiałeś, ja nie jestem z ekipy ratunkowej. Tylko przypadkiem przechodzę. Nie jesteś z ekipy ratunkowej? To skąd pochodzisz? No, dokopałem się tutaj z niższych poziomów. I chcę dostać na powierzchnię. Czy ja cię dobrze słyszę? Chcesz dostać na powierzchnię? Tak. I chcę, żeby znaleźć mojego brata. Czekajcie, chyba zacznę coś kojarzyć. Ludzie mieszkają w podziemiach, bo coś się stało chyba na ziemi. Brat poszedł na 3 lata temu na górę i nie wrócił. I on teraz idzie za bratem. Chyba. Czekaj. Czy słyszałeś ten dźwięk? Jaki? Szczury. Znalazły nas. Szybko. Trzeba się ich pozbyć. No i git. Craft a storage box with a crafting table. No okej, okay, mogę to zrobić. Żaden problem. Otwórz. To będzie czyj dom? Mój czy twój? O, i możemy zrobić storage box. O, i mamy dużo rzeczy fajnych. O, właśnie, mnóstwo fajnych rzeczy do tworzenia. No to zróbmy jeden storage box. Mhm. I teraz chciałbym go postawić. Na przykład zamiast tego kwiat grzybka, piąteczka. Tutaj sobie szczelimy go. Możemy zrobić E i możemy pięknie wszystko, czego nie chcemy, przenieść. I słuchajcie, z shiftem. Zobaczcie, jak pięknie idzie. Z shiftem wszystko się przenosi ślicznie. To jest cabbage seed. A to mogę nawet za ten zasiać. Eat seed, cyk i cyk. No i genialnie, moi drodzy. Bardzo fajnie, miło i w ogóle super ancuś. Cycuś z glancuś. Zasiejemy sobie to. Dziewiąteczka. Ma akurat 4. Chyba specjalnie tak zrobione jest. Widzicie, że zostałem 4 tak nasiona tego, 4 nasiona, 2 nasiona tego. Teraz zróbmy sobie na szybko koneweczkę. Insufficient material. Iron plates razy 3. No dobrze, przecież ja mam to w skrzynce. Niedobrze, że to ze skrzynki nie bierze. To jest chyba, tak? Iron plates, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Jest. Ale czy ona ma wodę? O, skąd wziąć wodę? Z rzeki. A gdzie jest rzeka? Czy to jest rzeka?
Czy to jest rzeka? Tak. Slajmy są jakieś. Dobra, mamy rzekę. Super. Powiem wam szczerze, że podoba mi się gra. Core Keeper był taki bardziej pikselowy. To jest takie bardziej wyraziste. Tylko pytanie, na ile będzie to ciekawe, nie? Na ile będzie to odpowiednie, dobra. Mamy mnóstwo fajnych rzeczy do zrobienia. Tu ten in is someone kill white rat. No dobra, zabiliśmy już. Muszę z nim pogadać pewnie, bo chyba chodzi o to, że new guidelines. Planting. No to już zrobiłem to. Dobrze, no to pogadajmy z nim. Bo wydaje mi się, że. Take care of all them non-escaped, right? It's not enough to warm. Phew, that's good. Dobra, no i co dalej? Co, o co chodzi z tymi szczurami? Aha, zostały one wysłane jako szpiedzy, przez potwora. Przez potwory, potwory? Mówisz o tych szczurach? Nie wiem. Żeby zostać przy życiu w źródle poziomu pierwszego, musisz się trzymać od nich z daleka. Okej, dzięki. Chcę też ciebie o coś spytać. Szukasz kogoś, tak? Pozwól mi najpierw założyć tutaj obóz. Poprzedni obóz musieliśmy odejść od niego w pośpiechu i zostawiliśmy sporo rzeczy. Jeżeli mi pomożesz, pomogę ci znaleźć kogoś, kogo szukasz. Okej. Okay. Czyli co mamy zrobić? Proceed to destination. To the old Joe's home. Aha, na mapie mi pokaże, gdzie mam iść, tak? Pewnie tu. Confirm, standard. No okej. No i co? Aha, no i mam iść tam, tak? No to jest to. Brakuje mi tej części. To nie jest to w takim razie. Go to old Joe's ham. House. Home. Że co? Ale czemu nie podlane jest? A, bo to jest drugi stopień już. No szybko ten stopień przeszedł drugi. Szybko przeszło to na drugi stopień już do podlewania. Więc zróbmy trójeczkę i podlejmy to. To. To też już widzę, że właśnie przed momentem urosło. To i to jest git. Tu mam iść, nie tam. Więc źle zrobiłem ten znacznik. Ten znacznik trzeba deletować. To jest, musimy iść w to miejsce. Dobrze. Ok. Czyli trzeba będzie wziąć kilof w dłoń i się tam wybrać po prostu. Co to jest? Jakaś trawa. Ale to nie. Ja myślałem, że to będę mógł coś ten rozwalić. Mamy slajma. Slajma dostał po głowie. Tu mamy jakieś. Ej! Dlaczego on spadł do wody? Się utopił. Ej, niedobrze. No i idziemy w stronę tego domu. I widzimy, że tutaj trzeba. Tu jest ten dom, dobra. Co to są za dziwne rzeczy? Jakieś drewno. Rozwalimy to oczywiście, że tak. Aha, i o to chodziło, żebyśmy do tego dotarli, miejsca, żebyśmy. No dobra, i tutaj co to jest? Quest. Left click. Co? Retrieve lost furniture.
Fire furnace, squire, iron table i wooden wardrobe. Czyli to wszystko muszę zabrać ze sobą, tak? A nie to. 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 A ja wezmę sobie jeszcze beczkę. Nie mogę? Podłogę wziąłem, tak? Ja mogę podłogi zbierać. Ej, świetnie. To sobie wezmę, ja. Dobra. Jeszcze to. Dwójeczka. Cyk. 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 Jeszcze to mnie interesuje. Co to jest? To jest jakieś drewno. Mamy... O, i tutaj też mamy coś. Świetnie. A co tam jest wyżej? Mogę tam iść? Dzień trzeci. Został zużyty już mój pickaxe, widzę. On już nie działa, więc muszę nowy stworzyć. Okej. Okej. Okej, i przeszedłem dalej. I znalazłem nowe rzeczy, które będę oczywiście brał. Bo ja jestem taki człowiek, który wszystko bierze, jak może. Krzesło to sobie ku zrobimy. Nie mogę? Czy nie mam miejsca już? Nie, no mam dużo miejsca. No to dwójeczka, jedziemy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Co to jest? World Times Fall. Aha, czyli po prostu jakaś książka. A czy ja mogę na przykład ku zabrać to? Nie, 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 nie. Ku. O, właśnie. Będziemy mogli sobie farmić więcej. Ekstra. Dwójeczka. To już mogę zostawić. W takim razie wracamy do domu. Tutaj coś się świeci. O, rany. Szczur. To on mi się świecił chyba. Okej. Wracamy do domu, żeby nie zginąć. Tylko. I zrobiliśmy wszystko, o co nas prosili, więc jak najbardziej. O, trzeba podlać trójeczka. No, podlej. Coś jeszcze to chyba. O, wszystko podlane. No i git. I git. I... Pogadajmy z kolesiem. Mam wszystko, co prosiłeś. Ważą tonę. Świetnie. Dobra, wynieś to do domu chyba, tak? Place furnace and furniture. No to włóżmy to wszystko niby do domu. A więc to, co to jest Copper Mining Lamp. Tu. O! Świetnie. Mam, teraz będę świecił. Mam tutaj światełko z tyłu plecaka. Bardzo fajnie. Dziewiąteczka. Mogę to postawić gdzieś. No to sobie tu postawimy. Stół 0.
tu postawimy. I co jeszcze? No i wooden wardrobe. To jest to. Dziewiąteczka. I gdzie ją postawimy? A jak tutaj postawię, to się to już nie wejdę. To niech tu leży. Bo chodzi o to, że nie dojdę do skrzynki. No i teraz tak, czy tutaj mogę wkładać rzeczy? Mogę. Świetnie. Pomimo, że zrobiłem skrzynkę. Tutaj mogę piec coś, a tu? A tutaj mogę coś postawić, tak? Ekstra, co to jest? To są seedsy jakieś. Book. Książka. Nie wiem, co z nią mogę zrobić. Polownia. Nie wiem, co to jest. Slime. Jakiś płotek mam. Mnóstwo ciekawych rzeczy, moi kochani. Place Furnace jest. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Ale to no, chyba na tyle będzie. Tutaj widzę, że jeszcze świeci, więc pewnie jest szczur. O! O, ja cię kręcę. O, rany. O, kurka. Co to było? Szósteczka. Użyj. No, użyj. No. Uff. Na koniec jeszcze jakiś boss, no. Jeszcze raz. Użyj. Wow. Moi kochani. No i świetnie. Taki wielki szczur był. No ale bardzo fajnie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Napiszcie mi, dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się gra podoba, czy grać więcej. Bo muszę przyznać, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I no, muszę przyznać, że fajnie, fajnie. Jest oczywiście opcja wspierania kanału, jeżeli ktoś by miał ochotę, za co bardzo oczywiście dziękuję. No i moi drodzy, dzięki wam za uwagę. Czekam na komentarze. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.